O, ja pierdolę, jak ja nienawidzę tych skurwysynów, którzy się nie potrafią zginąć po prostu. Dobra, dawaj, jebany granatnik, dość tego. Zamknij mordę! Zamknij ryj. Dobra, jak już jestem na dole, to wezmę, pozbieram fanty. Jestem wkurwiony, I'm sorry. Ale to był bullshit. Ostatni możliwy ten, cios i tak dalej, no nie, ostatnia sekcja, która jest oskryptowana w chuj, a ja kurwa padam, jak ten debil. Dobra, dość tego, masz. Oczywiście, że nie mam przeładowanej. Jeb się. Dobra, może jebie najpierw ciężko dostępne miejsca. Weź idź na górę, proszę cię, bo muszę ci w siusiaka strzelić. A mam ostatni granat. A w sumie jebać. Fuck, whatever. W dupie mam. Idę na Rambo. Bo mam dość. Mam dość tej jebanej rodziny. Mam dość tego jebanego Fertka. Mam dość kiepskich. Mam dość mocnego Fula. Mam dość Haliny. Mam dość kurde babki kiepskiej. Dość! Dobra. Max skupienia po raz kolejny. Sorry, że nic nie mówię, ale... Może powinienem się uleczyć na wszelki... Dobra, chodźmy na górę. Jak mnie jeszcze raz jebnie, to się wtedy uleczę. Ile mam HP? Pewnie na żółtym. Dobra, na czerwonym. Dobra. O, nie mam miejsca na... Chila, kurwa. Dobra. O, już mi się aż... Jebią te... Dobra. To jest chyba czerwony, nie? Masz za mało miejsca! No kurwa, oczywiście, że mam za mało miejsca. Zapominam też o... O, drugie oko jest jeszcze. Już nie ma! I tego też nie ma. Dobra. Czy mogę coś wyrzucić? Czekaj. Dobra, on... Dobra, się zanurzył. Mogę... Mam trochę spokoju. Nie, nie mam spokoju, bo mnie zmagnetyzował! Kurwa! Masz! Dziwko! O! 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 I nie wstawaj! Koniec renty. Udało nam się! No Jesus fucking Christ! Dawaj! Szczepionka na koronę! Jakie to przyjemne, what the fuck, zboczeńcu! I zmienił się w kam. Mam tylko jedną szczepionkę. Oh my god. Ja pierdziu. Szczerze mówiąc, mimo tego, że no... padłem raz, to przynajmniej zobaczcie, ile ja mam kurwa amunicji. Na chuj mi
to paliwo? Czemu ja je noszę? Nie rozumiem. I właśnie ten, teraz... no, wszystkie nasze fanty, które nie zebraliśmy... Szlak trafił. O, chwila. Kolejne, nie potrzebuję tego. Ponieważ no... widać, co się stało. Nie możemy przejść przez deski pod na przykład tamto i tamtej apteczki. Już nie mogę wziąć. A mam tylko jedną. No nic. There's only one left. There's only one left. There can't just be one left. What the hell are we gonna do now? No, ciekawe, co teraz zrobimy. O, właśnie, no. Teraz mamy zarąbisty wybór, no nie? Między paździochową a... Mariolką. Kurde, miałem laga mózgu. Więc tak, z jednej strony mamy kogoś, kto chciał nas, kurwa, zabić. Piłą łańcuchową nam odciął łeb. Łeb, rękę, kurwa. Co tam dalej? Kłamie nam w żywe oczy. Normalnie wysyła nam filmiki, żebyśmy ich nie szukali. No nie, mimo tego my, kurde, ją szukamy, bo to pewnie manipulacja psychologiczna, że jak tego nie rób tego, mimo tego, że ci mówi, że ktoś, żebyś tego nie robił, to i tak ty to zrobisz, no nie. A z drugiej strony mamy kogoś, kto nam próbował pomóc przejść przez ten cały dom telefonicznie, ale hej. I no, mimo tego, że ma trochę tam, no, chce uciec od rodziny i tak dalej, no nie. Ale hej. No cóż. Albo żona, albo waifu. Serce podpowiada mi, że najlepszym wyborem będzie waifu. Ta, nie lubię mi, może wypierdalać. I don't want to hear it, both of you, just go! Yeah. Go! My place is here, with her. Don't be ridiculous. You forget. I still have a job to do. Nie martw się, prześlę papiery rozwodowe. Bye bye! I to by było na tyle. Jedyny słuszny wybór. I papiery rozwodowe. Ale zgadnijcie co? Nie, no, zgadnijcie, zgadnijcie. Nie będę tego jeszcze mówił, bo zaraz zobaczycie. Ładne widoki, nie? Cóż, ty przynajmniej nie próbowałaś urżnąć mi głowy piłą łańcuchową, więc hej! I want to know what all this is about, starting with Mia. Mia came here with Evelyn. That's how it started. Evelyn. The kid. No i widzicie, łże, kurde, kłamie w żywe oczy. I dziad z dziadziały wybrał, kurde, młodszą. Evergreen! There's the boat that Mia came with Evelyn on. Oh, what the... They came on that. Kurs na kształt siusiaka i utknęli, kurde, w Białymstoku. I'm not going back there. I gotta know what Mia was up to. What the hell was that? Uh-oh. It's her. Evelyn doesn't want us to leave. No! No! Evie! Please! Zoe? Evie! Zoe? Zoe! No i kurde, no nasz wybór w chuja trafił. I hentai. Oh my god. Jedyny słuszny wybór doprowadził do bad endingu. Nie no, jeżeli miałbym wybierać między kimś, kto chciał mnie zabić parę razy, a kimś, kto jednak chciał mi pomóc, nawet jeżeli by to do złego zakończenia doprowadziło, to I don't give a fuck.
Wybieram osobę, która mi pomagała. O nie! Stałem się czymś, kim najbardziej nienawidzę! Czymś, czym najbardziej nienawidzę raczej. No. Jestem dziewczynką! Czy to znaczy, że jestem trapem? Jestem pułapką. You don't know me, bitch. O, a któż to jest? To za szwoną rękę wszędzie rozpoznam. O, i... Paździoch zmienił się w gówno. I popłynął. Tam, gdzie słońce zachodzi. Salutuję ci, mój drogi, salutuję. Tak czy siak, no. Fuck. W sumie jest trofeum za wybór między Miją i Zoe, no nie? Ale kurwa nie mogę po prostu zrozumieć, czemu większość ludzi po prostu wybrała Miję. Ja rozumiem, to jest nasz cel, nasza żona i tak dalej, no nie? Ale kurwa ona jest taka niesympatyczna tym, co ona robi, no nie? Jak to nazwać? She's unlikable, o proszę bardzo. Ale nie, oczywiście. W sumie nawet ten, z tego co słyszałem, to Capcom na ostatnią chwilę ten wybór dało, więc no. W sumie nawet bez tego wyboru byłoby lepiej, szczerze mówiąc, bo no, widać, że to trochę tak sklejone na ostatni moment. Zresztą nawet aż tak bardzo dużo się nie zmienia, jak wybierzemy albo paździochową, albo Mariolkę. Bo i tak ta sekcja jest nawet wtedy, kiedy wybierzemy paździochową. Chociaż no, kanonicznie powinniśmy wybrać paździochową, ale I don't give a fuck. Gówno! Z ludzi. Dobra, co my tutaj będziemy... A, przypominam sobie, co tutaj będzie za sekcja. Okej, okay, dobra. Tu chyba mimo wszystko nie będzie żadnych itemów do znalezienia. Ale no, jednak tam... O! Ja nie jestem dead. Spójrzcie, jak tibaguje. Nawet mój cień tibaguje. Is there any weapons on this ship? I don't know, but... Look, let's go this way. Maybe we can get out of here. Co my tu mamy? Spooky. Ale dobra, idźmy tędy. Nie mamy innego wyjścia. Metal Gear Solid mi się przypomina. Szczególnie jedynka, jak w szybach wentylacyjnych się kroczyło. Nie wiem, czemu ja to nawiązałem, kurde. Jedno jest od Capcomu Resident Evil, a drugie od Konami. Co mają wspólnego to i to? Do jasnej cholery. Nie wiem. Zobaczmy, co my tu mamy. O. Lista członków załogi, whatever, whatever, nic ciekawego, chyba że... Nie, nie ma nic ciekawego. Same imiona. Aaaa! Widzisz, tak to jest, jak grasz w Outlasta i ciebie ktoś znajdzie. Na pewno przed czymś się tu ukrył. Jebać, kurwa. Ja wiem, że to już powiedziałem, ale powiem jeszcze raz. Jebać horrory, w których nie dają nam możliwości konfrontacji z tym, co, z czymś, co nas gania. Nienawidzę tego. O, tutaj ktoś, widzę, miał niezłą imbę. No, czasami to, no, trzeba tulić się z kiblem, bo... Żygańsko. Dobra, tu nic nie ma. Tu byłem. Ale tam nie byłem. Więc tam teraz idziemy.
Dobra, nieważne, nie idziemy. Czy ja muszę gdzieś tutaj wejść? Chwila, nie, jednak muszę tam iść chyba. Uno momento, por favor. Zanim ogarnę, co ja tutaj, kurde, muszę robić. A, tu, dobra. Jestem ślepy, I'm sorry. No. Nic, tylko skakać na główkę, czyż nie? Sofa. Szkoda, że nie jest czarna. Let's do this! Lecim. Widać wszędzie gówno. O, i widzę też inne gówno. Nienawidzę małych, kurde, spuki dziewczynek zjebanych. O! O! Przypominam sobie, że potrzebujesz klapsa. Zdejmę pasek, mimo tego, że spadną mi spodnie, ale cię nim zleję. Mała ślama, szmaciaro, chodź tutaj. Chodź tutaj. Tak właśnie się robi, jak wychowuje się dziecko bezstresowo. Robi się z niego pasożyt pierdolony i gówno. Pro tip, bijcie swoje dzieci. O mój Boże, co to za pro tip, ja pierdolę. A nie, no, osobiście wkurwia mnie to, że wszyscy tak bagatelizują, oh my god, że o, klaps, to jest takie straszne, dziecko będzie miało traumę, zamknij ryj, kurwa, chuja się znasz. Wcześniej ludzie tak wychowywali normalnie dzieci i co, wszyscy wyrośli na ludzi. A o, to jest idealny przykład na to, że jednak klapsy, pro klapsy trzeba. Ty tak mówiłaś! I później wyrastają takie gargamele pierdolone. Wait, nie mam scyzoryka, nie mogę rozwalić pudeł. Ale mogę chyba tutaj już jakieś fanty dostać. O, o, uhuhu! Don't mind if I do. Właśnie tutaj bezpiecznik będzie potrzebny i już gówno się do nas przyczepiło. Nieważne, po prostu idźmy dalej. Nic się nie stało, nic się nie stało. Bezpiecznik trzeba użyć tam. O, w ten sposób. I otwieramy drzwi. Ha, no damage, run! Jestem za dobry. Mimo tego, że padłem 5 razy. Co jest zrąbane, bo podczas robienia tamtej sesji legendarnej, o której cały czas mówię, padłem tylko raz. Jestem na siebie zły. Przez tą jebaną bombę. Chyba? To była bomba? Kurde, już nie pamiętam. Zresztą no, wy widzieliście, co to jest, więc no, to jest najważniejsze. Hulk! Przesunąć drzwi i to, co jest za drzwiami. Jestem pewien, że mógłbym, kurde, tutaj wejść, jakoś się przycisnąć. Albo jakoś to przesunąć tak, żeby mógł się przycisnąć, ale nie. Jestem, bo no, jednak tekstury i tak dalej trzeba trzymać z dala od gracza, te, które nie są wczytane. Uch. Dobra. Małe gówno! Kurwa, interesujące Teletubbiesie oglądasz, widzę. What? Why? You need to remember, so we can be a family. Nie chcę być z tobą pieprzoną rodziną. Zaraz wezmę ten telewizor i ci rozwalę go łbem. Ci rozwalę go łbem. Rozwalę telewizor o twój łeb. O, właśnie to chciałem powiedzieć. Ja pierdolę, jestem senny. Nie dość, że jeszcze dała mi zasraną kasetę wideo, to mi każe ją obejrzeć. Kasety, o kasety się dba, kasety się myje. Znaczy nie, nie myje się, ale no. Później jeszcze ten się zatnie. Co to za białe na moich spodniach? A, ja jogurt dzisiaj jadłem. Musiał mi skapać w takim razie, ja dopiero teraz zauważyłem. Shit!
Sea Transporting Log Top Secret. I teraz no, będą zarąbiste rzeczy się działy. Tak naprawdę to nie, ale no. Długo się ładuje. Kurde, ta kaseta z... O, dobra, nieważne. Chciałem powiedzieć, że tamta kaseta z urodzin szybciej się ładowała, ale nie, to też w sumie jednak dość... Nawet szybko się załadowało. Boczek! Nie, nie jest już po tobie. Masz czerwono na zegarku. Trzeba było jej nie dawać szynki. Ja wiem, kurde, że Boczek jest miły i przytulaśny, ale z małymi dziećmi to nigdy to trzeba uważać. Nigdy nie wiadomo. Pewnie naprawię to, daj mi młotek. Albo klucz francuski, pierdolne ją w łeb i tyle. Je, a właśnie! Spójrzcie, co takiego mamy. Pistolet maszynowy! Rar! Postrzelałbym po całej okolicy, ale jednak amunicja jest tutaj ważna, więc hej, nie będę jej marnował. Oddział operacji specjalnych, dyrektor Alan Droney i nadzorca Mia Winters, chyba raczej Helena Paździochowa. Najnowsze doniesienia wskazują, że jeśli Evelyn zostanie w bieżącej lokalizacji, istnieje wysokie ryzyko, że zostanie porwana przez wrogą organizację. Albo przez UFO! Wasza misja polega na przeniesieniu Evelyn do naszego oddziału w Ameryce Środkowej celem jej zabezpieczenia. Podczas misji postępujcie zgodnie z następującymi zasadami. Cały czas odgrywajcie rolę opiekunów Evelyn, aby nie wzbudzać podejrzeń. Monitorujcie funkcje życiowe Evelyn za pomocą dostarczonego kodeksu genowego. W obliczu nieuniknionej porażki zlikwidujcie dziewczynę. Ja bym to już zrobił teraz! Przepraszam pani, panie szefie, ale ta mała srała wszędzie gównem i trzeba było ją zastrzelić, bo to gówno było radioaktywne. Czy mam coś w skrzyni? Nie, mam tylko te dwie bronie, które się dostaje za New Game, jak się przechodzi grę po raz pierwszy. Jednak to za to się je dostaje. Nie wiem, czy właśnie, nie wiem, czy ja mówiłem o tym na poprzedniej sesji, czy na tym, tej, którą nagrywałem, ale się nie, nie ten, ale no, się gra nie nagrała, dźwięk nie, się nie nagrał, ale no, spinaj się. Hell yeah, to nam się przyda potem, trzeba o tym pamiętać. Ponieważ no, w tym miejscu bardzo mocno się gubiłem też, nie? Ale teraz całe szczęście wiem, co trzeba robić, więc pójdzie w miarę szybko, mam nadzieję. Zamknięte, więc trzeba się czołgać. Oh no! Wymiotuje gównem! Ach. Wieczne tylko problemy z tymi małymi bąbelkami, czyż nie? W sumie też te bąbelki same w sobie są brzydkie. Ej, co my tu mamy? Nie widziałem tego wcześniej. Amo, o, zarąbiście. Dobra. W sumie nawet jakby tak sobie pomyśleć, to te małe dzieci to jednak brzydkie są, bo jedyne co robią, to kurde sraju pod siebie, nawet kurde włochate nie są. Nie do przytulenia, nie do nic, bo jak tylko tykniesz, to już zaraz zaczną żygać pod siebie. Ale hej, przynajmniej to jest dobry materiał do śmiesznych filmików. Kiedyś oglądałem... taki, no dawno, dawno temu. Chyba jeszcze to jest na YouTubie, ale nie pamiętam, jak to się nazywało totalnie. Jaki tytuł, no nie, nosił ten filmik, tak czy siak. To była kompilacja żygających dzieci przez chyba ponad minutę. Było pokazywane, jak wymiotują, no nie. To było chyba najśmieszniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. Dobra, to już nie jest najśmieszniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem, ale chodź tutaj, mam coś dla ciebie. Powiedział PG, chybiając kurde serią z pistoletu maszynowego. O kurde, co to miało być? Breakdance jakieś. Sekunda stoi, sekunda leży. Kurwa! Przestań się ruszać, jak ten zjeb.
Jak ja się cieszę, że ja tę dodatkową amunicję znalazłem, bo coś mi się zdaje, że chyba będzie mi potrzebna. Ha! Mam nóż. Co to ja mówiłem? A, to był najśmieszniejszy shit, jaki kiedykolwiek widziałem. Nie wiem, jak ja widziałem to po raz pierwszy, to mnie normalnie tak rozśmieszyło, że aż prawie się posikałem bez jaj. Tak, dzieci to tylko do takich rzeczy są najlepsze. W sumie też jest taki subreddit. Children Falling Over się nazywa, no nie? Totalnie polecam ten subreddit. Jest tam... tak jak w tytule, no nie? To tak jak w tytule powiedziane. Subreddit polega na dzieciach, które cały czas się przewracają i takiego tego typu rzeczy, no nie? Ale ja pierdzielę, czasami tam takie psychiczne rzeczy są. No kurde, no! Pojebane. Albo o, jeszcze zarąbisty ten filmik. Ja nie chcę, żebyś słyszał o tym, co ja opowiadam. Ty tu jesteś niezaproszony, gnoju. No. Najgorsze jest to, że jak oni są w śmierci, to jak umierają, to jeszcze nie jest w sumie wiadomo na 100%. Czy kiedy padają, kiedy nie, więc zawsze stracisz parę nabojów, próbując ich ubić, mimo tego, że oni już tam się przewracają, bo są martwi czy coś, no nie. Tak czy siak, co to ja chciałem mówić, powiedzieć? No kurde! Dobra, S2, to tutaj trzeba. Co to ja chciałem powiedzieć? Ten filmik, no nie. Na którym... Są rodzice i mały bachur, chyba powiedziałbym półtoraletni czy coś takiego, no nie? I takie duże piętrowe łóżko, no nie? I ci rodzice tak stoją pod tym koło tego łóżka, no nie? I ten, matka skacze na ojca, a ojciec ją łapie, no nie? W ręce, albo jak inaczej, kurde, czym innym mógłby ją złapać, no nie? I ten, i pokazane jest jak w tle ten mały dzieciak, no nie? On wchodzi na to łóżko, no nie? Na samą górę. I to ma dobre ponad 2 metry, tak na oko, no nie? I kurde, jak ten, jak ta matka skacze na w ramiona ojca, no nie? To kurwa ten mały zeskakuje z łóżka na podłogę! Tak zajebiście zarywa, kurwa, mordo podłogę, przynajmniej na miękkim, no nie? Jakiś taki ten materac czy coś, nie pamiętam co to było, czy to miękki dywan taki, no nie? Ale to takie, kurwa, genialne było. Jeszcze w spowolnionym tempie, jak to pokazanie. Kurwa, tą gębą zarywa o podłogę i jeszcze to, kurde, się fajnie wygina nogami do góry, głowa w dół. Jesus fucking Christ, to jest zarąbiste, podoba mi się ten film mega. I właśnie dostaliśmy bomby zdalnie wybuchowe. One nam się przydadzą i to mocno, ponieważ no, nasz karabinek jest trochę kijowy, chociaż przydatny, ale jednak bomby są nieco lepsze moim zdaniem. No takich gnojów. O, shit! Zaraz muszę... Mam pomysł. Chodź śmierdzielu pierdolony. Uah! Żeby mnie żaden z tyłu nie zaskoczył. Dobra. Niech będzie, zużyję marihuanę, bo jednak zdrowie jest ważne. Kurwa, w tej grze mnie denerwuje to, że wszyscy tak powoli się ruszają. Jak kurde widzisz potwora, to nie możesz po prostu od niego uciec jakoś, ponieważ kamera powoli się obraca i ty powoli kurde biegasz. Właśnie, tutaj jest chyba obrót o 180 stopni, ale nie wiem jak go zrobić. Już wiem! W ten sposób. To jest takie nieintuicyjne. Nie wiem, zawsze ja ten... Samo to, że przypomniałem sobie o tym dopiero teraz. Bardzo pokazuje, jak bardzo to jest przydatne. Chociaż no przydatne może jest, ale sam nie wiem, jakoś tak dezorientujące to jest tak naprawdę.
Nie wiem, ten obrót bardziej w Residentach jak z trzeciej osoby. Jak się ten... z trzeciej osoby... no... jest widok, to wtedy o wiele bardziej przydatne. O kurwa! Mogłem nie zużywać tych marihuan! Teraz miałbym tego, heala i bym mógł zużyć. Dobra. Kwas jest do tego. Plus jeszcze są dwa momenty, w których możemy użyć kwasu, żeby otworzyć sobie drzwi. I oczywiście tego... oczywiście to zrobię. Wydaje mi się, że tutaj jakiś debil przyjdzie. Tak, jestem zły! I'm not mad. What did you call me? I don't want to live at the lab anymore. I want a house. And I want you to be my mommy. Okay, Evie. No i właśnie, no, po raz kolejny mamy dowód na to, że wychowanie bezstresowe to jest gówno. A, i teraz wracamy się. Ty mała kurwo. Byś nie mogła poczekać i normalnie pogadać z nami, a no nie, a nie, tylko kurde stoisz tutaj creepy i kurde spierdalasz, to jest naprawdę idiotyczne. Jebać małe dzieci. Nie dosłownie oczywiście, bo to nielegalne. Nieraz mówiłem o tym. Tutaj chyba dwa gówniaki będą teraz nas ganiać. Postaw bombę! Shit, nie trafiłem w jednego, no trudno. Gdzie jest mój... a nie, jednak nie trafiłem, cholera. No i kurde, on cały czas był w animacji umierania, a ja tylko amunicję zmarnowałem. No ja pierdziu. No trudno.